zostawiłeś swoje małych dwoje dzieci, 5-miesięczną córkę Krystynę, 2-letniego Zygmunta i żonę, którą bardzo kochałeś. Przychodziłem tu kiedyś z matką, z twoją żoną. Jej teraz też nie ma. Może się spotkaliście tam razem z powrotem? Pamiętam to, co mi mówiła o tobie, że byłeś tak porządnym człowiekiem, kochającym ojcem, mężem. Mówiła, żebym przed snem zmówił paciorek, zawsze na końcu poproś Bozie, żeby dała niebo Krysi tatusiowi. Nie wiem, skąd u mnie wzięło się takie przywiązanie do ciebie. Przecież nie jesteś moim ojcem. Byłem małym dzieckiem, chłopcem, 4-letnim. Jak już wiedziałem o Henryku Stokowskim. Wszystko to wiedziałem od swojej matki. Ona cały czas tym żyła. Dużo o tym mówiła mi o nim, opowiadała. O jego działalności w konspiracji, o tym, jak zginął. Dla matki był osobą bardzo ważną. To był jej pierwszy mąż. Witam, wujka. To było w nocy. Mieszkaliśmy z siostrą, mamą, ojcem w budyneczku jakieś mniej więcej 50 metrów od tego budynku, gdzie był stryjek. I gdy rano się jako dziecko obudziłem, to mama mi przekazała, że aresztowali ojca i aresztowali stryjka. Jak przyszli, to się w pomieszczeniu zrobiło zamieszanie, że złapał on, to znaczy Henryk Stokowski, złapał jakąś rzecz i wyskoczył na werandę. I no to znaczy tak jak mówię, że to była szczotka i kijem od szczotki uderzał w sufit i to dał do zrozumienia matce, która mieszkała na górze, że coś się dzieje. Ona wyskoczyła i zaczęła krzyczeć: bandyci, bandyci. Widziałem, jak przywieźli to na furmance stryjka koło tamtej furtki. Był rozebrany. To miał całe boki tu sile. Obydwa boki, palce miał również sile. I tutaj takie rozcięcie chirurgiczne, że niby mu badali, czy rzeczywiście badali i stwierdzili, że umarł na serce. To widziałem i to szyte takimi nićmi grubymi. To jeszcze mi się upamiętnia. Z aktów takich, które uzyskałem z IPN-u, że miał jeszcze posiniaczone całe tutaj przeguby, bo widocznie od wieszania, jak był wieszany. Tak. Tu przeguby prawdopodobnie. Jak wieszali go? Były. Nie, to było od wieszania, jak go wieszali. No nie wiem, całe przeguby miał sinę. Sinę miał, tak. Też, tak, to pamiętam. Tak. Ja wtedy jeszcze pamiętam, byłem mały, gdzieś znalazłem taką starą szablę i z tą szablą byłem i jeszcze aż się we mnie wszystko gotowało, że z chęcią bym zrobił jaką krzywdę czy tym ludziom, którzy taką krzywdę zrobili jemu. No.
jak właśnie też wracając do wujka Janka, ojca wujka Staśka, jak go tam maltretowali w tym Białym Dworku, bo on zeznawał później w prokuraturze. I tam jest w jego zeznaniu jest opowiedziane, że go przesłuchiwał Jabłoński i Wernio. Jabłoński kazał mu się rozebrać, wejść do wanny z wodą, położyć nogi na wannie i Wernio go topił, a tamten go bił pałką po nogach. Tak, gumową pałką go bił po nogach, po nerkach, po plecach. A później stamtąd, jak go wypuścili, to go zamknęli tam w tych piwnicy, do jakiejś celi i tam trzymali nawet nie wiem ile, parę dni. Jak go wypuścili, to się dowiedział, że brat nie żyje. A ostatnie widzenia braci to było takie, że jak Jan wychodził ze znania, to Henryk był przed pokojem, czekał na swoją kolej i to było ostatnie ich widzenie. To wiem z akt sprawy prokuratorskiej, bo są zeznania ubeków i są zeznania tam Jana Stokowskiego. Pamiętam jego żonę, Zosię. Pamiętam, że wyszła, jeszcze płakała. Był dla niej bardzo ważną osobą. To później było widać w jej działaniu po jego śmierci. Odważnie walczyła o prawdę, o ukaranie winnych. Chociaż nowy komendant zaoferował jej 20 tysięcy takiego niby odszkodowania, ale pod warunkiem, że nie będzie dociekała, w jakich okolicznościach zginął jej mąż. Matka odmówiła. Wtedy on jej powiedział, żebym wiedział, że sprawy przybiorą taki obrót, to bym pani ciała nie oddał nigdy. Trzy razy podchodziła o to, żeby ukarać winnych. Внимание сюда! Ты кто? Ты нахуй отсюда! Сюда! Сюда! Ja siedziałem na identycznym stołku, tylko że ten stołek był przyśrubowany do podłogi. Ten, który mnie przesłuchiwał, to był półrosjanin, bo powiedział do mnie, no, malczyk, ruki paszwam. No to potem ja już wiedziałem, co to znaczy, no to tak siedziałem, o, w takiej pozycji. I trzeba się było w oczy patrzeć. Bo jak człowiek by opuścił, to można było dostać w pysk. Inna rzecz, że mnie traktowali ulgowo, no bo ja byłem dzieciak. Mówię, 13 lat. To było zupełnie inaczej. No to tych ścian nie było przecież. Tej ściany nie było. Przecież ten taras zachodził na te obydwa pokoje. Tutaj był chyba pokój komandira, o, tam. Tylko zupełnie inaczej się do niego wchodziło. Tego wszystkiego nie było. To jest wybudowane później. Jak widać, to jest z dykty. Tam był duży pokój i tam słychać było rosyjskie rozmowy. Jak się tutaj stało, tu nawet, to tutaj, no bo oni głośno, oni nawet krzyczeli po rosyjsku. Tutaj. O, tutaj stało takie, nie można tego biureczkiem nazwać. Jakiś stolik taki większy, a ja siedziałem tu. Właśnie na tym przyśrubowanym tym. O, a ja siedziałem tu. Dlatego dokładnie zapamiętałem te trzy okienka. To mi utkwiło w pamięci. W 1949 roku miałem lat 13. Znalazłem się tutaj 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego. Zostałem przywieziony z cmentarza powstańczego z Powsina. Nas było tam 4 czy 5. Jak zobaczyliśmy, że podjeżdża łazik, bo oni łazikiem takim jeździli. Jak zobaczyliśmy, że podjeżdża łazik i w nim siedzi 3 cywilów i 2 w mundurach, bo ubeccy też chodzili w mundurach wojskowych, normalnych.
to tamci uciekli, a ja myślę sobie, a co oni mi zrobią, jak ja przecież świeczki zapalam. No i znalazłem się w tym samochodzie, przywieźli mnie tutaj. Tu było tak, że jak kogoś nowego wprowadzali, to wszystko było zamknięte. To taki sowiecki system. Na tym słychać było. O Jezu, tam nie bij, za co. Siedziałem w sumie tutaj około 3 godzin. Dostałem dosłownie dwa razy pasem przez grzbiet i potem jak otworzył drzwi, doprowadził mnie do drzwi, to dostałem kopa i wypadłem na zewnątrz. No, o. I jeszcze za mną powiedział tak, za naukę się łobuzie bierz, a nie świętuj, jak on to określił, świąt poświęconych bandytom. O. Powiedzieli, że tak cię ratowali, jak straciłeś przytomność na tym przesłuchaniu, że chcieli cię ocucić, żebyś odzyskał przytomność, ale wynieśli cię do łazienki, zdjęli z ciebie koszulę, pryskali na ciebie zimną wodą, nacierali cię alkoholem, robili sztuczne oddychanie, bandyci, a oni cię bili, topili, wieszali, zrywali ci paznokcie. To jest coś strasznego. Kniziak Stanisław, napis. Tutaj ciężko rozczytać. Tu miecz, symbol walki. Zacierali za sobą ślady, jak tylko mogli. Może niektórzy myśleli, że będą panować do końca świata. Ale niestety zmieniło się. Podstawowym źródłem, które doprowadziło nas, historyków z IPN-u, do tego miejsca, były przede wszystkim przekazy uzyskane od świadków, bądź od członków rodzin, którzy zapamiętali przekazy swoich rodziców, dziadków. Kwestią wtórną było odnalezienie materiałów dotyczących tego jednostkowego przypadku mordu dokonanego w tym miejscu przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, co do którego została wytworzona dokumentacja w prokuraturze i która to dokumentacja dotrwała do naszych czasów. W chwili śmierci swego męża, mama moja, Zofia, miała 23 lata. Po Henryka Stokowskiego, żołnierza Armii Krajowej, przyszli późnym wieczorem 27 września 1945 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Wzięli go z domu,
pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. Sekcja zwłok, którą zrobili, wykazała, że Henryk Stokowski zmarł na skutek zdenerwowania się tym przesłuchaniem i na skutek ataku serca, że poszerzyła się aorta główna. Po jakimś roku czasu mama spotkała na ulicy lekarza, który przeprowadzał sekcję zwłok i powiedział jej, że sekcja wykazała, że zmarł z powodu pobicia. To było przyczyną, ale on nie miał wyjścia, bo jakby inaczej powiedział, to prawdopodobnie już by nic nie mówił więcej. Ten przypadek jest tutaj przypadkiem no, takim niestety typowym. Mimo że tych spraw wytoczonych w latach 56-57 było wiele tysięcy i to wytoczonych przez osoby prywatne, nie wcale z urzędu, przez prokuraturę, w 99% przypadków zakończyły się one umorzeniem. Ciało otrzymała 30 września. 7 października już napisała do Bieruta rejonowej prokuratury wojskowej w Warszawie, do Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej skargę i prośbę o ukaranie winnych śmierci jej męża. Pani Zofia Stokowska była osobą niezwykle odważną, decydując się na podjęcie tego wyzwania, jakim było oskarżenie owych funkcjonariuszy. Ze wszystkimi konsekwencjami, a konsekwencje mogłyby być bardzo poważne. Myślę tutaj o różnego rodzaju szykanach, represjach o charakterze ekonomicznym. To, że zdecydowała się wytoczyć tą sprawę, no to chwała jej za to. To, że się ta sprawa zakończyła w taki, nie inny sposób, mogę powiedzieć tylko tyle. Ona w ówczesnym systemie politycznym nie mogła się zakończyć inaczej. Dzięki temu, że matka tak walczyła o ukaranie tych winnych, mamy te papiery, dokumentację sprawy prokuratorskiej z 1957 roku. To się zachowało w IPN-ie, bo wszystkie inne materiały ubeckie zostały zniszczone. O ile odwiedzając obozy na Majdanku czy w Oświęcimiu jesteśmy przygotowani na zetknięcie się z pewną makabrą, to tutaj, jak Państwo widzicie, mamy normalny budynek mieszkalny, który pełnił zupełnie dramatyczną rolę. I to jest tak, że od tej makabry oddzielają nas tylko okienka. Tutaj widać mam 1946 maj, chyba 9. To można zinterpretować jako fragment kalendarza charakterystycznego dla tego typu miejsc. To jest taki paradoks tego pierwszego powojennego dziesięciolecia, że najgorszymi miejscami były zwyczajne budynki mieszkalne. Właśnie poprzez to, że nie było tu żadnej infrastruktury więziennej, gdzie ludzi trzymano na gołej ziemi, gdzie tak naprawdę nikt z członków rodzin nie wiedział, gdzie znajdują się ich bliscy. To w połączeniu z biciem, które odbywało się kondygnację wyżej, powodowało, że ludzie bardzo szybko załamywali się psychicznie i oto tak naprawdę funkcjonariuszom resortu bezpieczeństwa chodziło. No sam jest i tutaj są rzeczy, ale naprawdę bardzo ciężko to jest rozczytać. Ale ludzie zostawiali tutaj po sobie ślady. A jak ktoś zostawia ślady po sobie, to się liczy z tym, że może stąd już nie wyjść, że może ślad, że możesz tutaj zakończyć swoje życie. Tutaj jest 26 sierpień 47.
Tutaj jest też sierpień 47 rok. Tutaj też wyraźny napis jest zachowany. Osiak Zdziś, AW, 18 maj 1946 rok. To bardzo drobne litery. No to... A tu jest też 46 rok, bo jest R, to jest rok 46. I na końcu Jerzy. Jakieś. No, ciężko, bo tu już tynk się kruszy i część tych napisów, ale 46 rok. Tu wszystkich jest krew. I Henryka, i wszystkich, i wszystkich. Bo oni tutaj przeszli swoje. Oddali krew za ojczyznę. Biały Dworek, o tą placówkę ubecką w Konstancinie, to dużo ludzi wiedziało o tym. Tylko każdy o tym mówił, chodziły jakieś takie, ja wiem, no, pogłoski, co tam się działo, że ściany we krwi są pomazane, bo że tam krew się lała, ale nikt jakoś nie chciał, nie podjął jakiegoś trudu, żeby to miejsce upamiętnić. No przecież tam ginęli najlepsze dzieci naszej ojczyzny. Bohaterowie, którzy walczyli za tą wolną, niepodległą Polskę. Biały Dworek to była taka tajemnica Poliszynela. Niby wszyscy wiedzieli, ale nic się w tej sprawie nie robiło.